dobry wieczór, Dorota Michałowska. Witam serdecznie w programie Ale Party. Dzisiaj jesteśmy w Lofcie 44 na imprezie magazynu Moda i Styl. Zapraszam. Magazyn jest jak dla kobiet, ale również i dla mężczyzn, bo jest tam dużo mody męskiej, damskiej, męskiej. Jeśli chodzi o przedział wieku, to wydaje mi się, że już od dorosłości, od wieku lat 20, aż do samej starości. Bo proszę Państwa, w naszym magazynie robimy systematycznie wywiady z ambasadorami, czyli również dyplomacja, czyli w skale każdego wieku. Moda i styl? Bardziej styl niż moda. Znaczy powiem tak, na pewno dla wielu celebrytów jest ważne to, jak wyglądają, jak przychodzą na imprezy różnego rodzaju. Zwłaszcza w momencie, kiedy są pod obstrzałem i teraz tak naprawdę wszyscy mogą skrytykować w internecie, kto jak wygląda, jaką ma sukienkę, jakie buty i co jest niedopasowane i że jest za gruba, czy za gruby. Więc myślę, że jest to mimo wszystko ważne. Czy się chce, czy się nie chce, to moda i styl króluje. Czy zwraca Pani uwagę na modę? No pewnie, że tak. Jak każda kobieta, może trochę więcej, bo potrzebuje dobrze wyglądać na scenie. Co oznacza dla Pani kobieta modna i stylowa? Oj, modna to nie wiem, ale stylowa to taka, która śledzi modę i potrafi elementy z tej mody wykorzystać do ładnego swojego wizerunku. Zespół Wolver. Cześć, dzień dobry. Cześć, dobry wieczór. Dobry wieczór. Graliście dzisiaj koncert? No, koncert to wielkie słowo. To był taki event muzyczny, w zasadzie akustyczny, właśnie na 3 osoby, perkusja, 2 gitary i wokal. Bardzo przyjemne doświadczenie, uwielbiamy tak grać.
dzisiejszej imprezie spotkaliśmy również naszą runistkę Agnieszkę Wdowczyk. Miło mi bardzo, witam Państwa. O co Ciebie ludzie dzisiaj najczęściej pytali? No przede wszystkim tutaj był aspekt jednak kariery zawodowej, finansów. Na drugim miejscu było zdrowie, co też no, można powiedzieć na takich imprezach, ale różni, no, jest to ważne dla nas. No i na trzecim miejscu uczucia. Przede wszystkim to. Ale kariera zawodowa, finanse. Wiele osób ma własne firmy, więc to też jest ważne, żeby jak się będzie dalej firma rozwijać. Muszę powiedzieć, że same pozytywne były wróżby, naprawdę. Także energia, miejsca, myślę, że fajna i ludzi, którzy byli też. Nie pozostaje mi nic innego, tylko życzyć Państwu bycia modnym i stylowym. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne Aleparty.